Witam Państwa. Jestem dzisiaj w firmie Sonte, która zajmuje się czymś, myślę, że szalonym i nowym. Rewolucyjnym, no. I nie użyję teraz tego zwrotu na polskim rynku, bo ja tego nie widziałem również i na innych rynkach. Co prawda widziałem trochę podobną rzecz, ale w zupełnie innym kontekście, w zupełnie innym użyciu. Mówiłem Ci kiedyś o lodówkach, ale to usłyszycie o tym w trakcie rozmowy, którą niedługo będziecie mieli. A teraz na chwilę wejdziemy do firmy i zobaczycie, czym w ogóle firma się zajmuje i co tu się dzieje. Witam Ciebie, Juliusz, cześć. Cześć. Siemanko. O. Dobra. No to co, pierwszy chyba zajrzymy do biura, co? No to dawaj, słuchaj, bądź tu przewodnikiem po prostu. O, jest i on, jest i Kuba. Cześć Kuba. Siema stary bursztyniarzu. Siemanko. Witaj. Widzę, że mamy ten, podobne zainteresowania. Tu mamy biuro na razie takie trochę przenośne. Super, witam wszystkich. Cześć. Cześć. Hejka. Cześć. Czołem. Cześć. Czołem. Sobie siedzimy i obmyślamy codziennie plany, jak podbić świat. Rozumiem. No dobra, czy mam szybko przelecieć przez tablicę, czy lepiej nie, bo tam są tajemnice podboju... Tajemnice podboju całego świata. Dobra, to nie, no, nie będę ich zdradzał. Dobra, wycofuję się. Tyłem w takim razie przelot przez kwiatki. I lecimy dalej. Tu mamy tak naprawdę, tu dzieje się magia. Tu mamy małą taką kanciapę, nazywam to kanciapę, oczywiście żartobliwie, ale chłopaki tutaj prowadzą działa rugby. Cześć, kłaniam się, Winicjusz, hej. Cześć. Wszystkie możliwe rozwiązania, jakie prowadzimy firmowo, no to chłopaki się tym zajmują. Okej, okay, super. Tutaj, jak już wcześniej wspomniałem, tutaj wszystko tniemy. Tu mamy drugi stół. Tak jak mówię, to co tutaj się dzieje, jest odpowiedzialne później za to, co ludzie mają w domu. Dobra, czołem. Witam. Ja się szukam pewnie nowych odpadów. Aha, eko jest, wszystko się zgadza. Czołem, kłaniam się, Winicjusz. Tomek odpowiedzialny za cały magazyn. Rozumiem. Szef wszystkich szefów. Dobra, no i woda jest, to najważniejsze, można się napić. Chłopaki muszą... Proszę Państwa, czy ja mam coś jeszcze pokazać? Tak naprawdę to jest wszystko i można powiedzieć, że to jest aż wszystko. Dobrze, więc my już nic nie będziemy więcej pokazywać, a wszystkiego dowiecie się z tej rozmowy. Będzie to ciekawa rozmowa nie tylko i wyłącznie o biznesie, ale również o pięknym górskim mieście polskim. Przechodzimy do rozmowy. ESA! No kurde, i najważniejsze, tak? Są góry, są snowboardy. No, to rozumiem. To jest tak nisko zarobkowy sport, w sensie na początku, że aż przykro o tym mówić, nie? No, ale ludzie tego moim zdaniem w dużej mierze nie robią dla pieniędzy, bo jeżeli... tylko robią to z pasji, no. Jeżeli coś chcesz robić dla pieniędzy, bo są tacy ludzie, którzy mają pasję biznesową, która się nazywa po prostu zarabianie pieniędzy. No tak. I oni, dla nich jest nieważne. Ja to mówię przysłowiowo po prostu. Buraki gdzieś są tanio, gdzie indziej są drogo. Trzeba kupić buraki i sprzedać buraki. Trzeba rozkminić, gdzie je przechować, czy one się popsują, czy nie. Jak szybko je dowieźć, kiedy będzie termin, czy to wszystko się spina, czy jest płynność finansowa i tak dalej. Policzyć pewne rzeczy. No, i on na końcu, jak wychodzi, proszę, to jest moja pamięta, on jest zachwycony. Czy tak człowiek czuje element podniecenia. Natomiast są też biznesmeni, którzy tworzą biznes, bo mają jakiś pomysł na ten biznes i chcą coś zrealizować. I tutaj, proszę Państwa, chyba płynnie weszliśmy w temat. Dzisiaj będziemy rozmawiać i trochę i o biznesie, ale nie tylko. Mamy ciekawą firmę, która produkuje... no właśnie, jak ty byś nazwał, co wy produkujecie? Bo w ogóle witam mojego specjalnego gościa, Juliusz Król, który czasami żartobliwie o sobie mówi Julian Król. Tak mam ciebie zapisanego w telefonie, bo no tak się pierwszy raz przedstawiłeś. No, wiesz co, jak ja bym nazwał tak naprawdę naszą firmę, a w zasadzie to, co robimy, to jest rewolucja w
zarządzaniu prywatnością. To jest coś, czego jeszcze nikt nie zrobił i czego nikt nikomu nie pokazał, bo tak naprawdę jasne, może technologia jest od dłuższego czasu, bo tak naprawdę została wynaleziona w 1880 roku. Wiadomo, że nie w takim, w takim spektrum jak teraz. Przepraszam, jeszcze raz, dokładnie w którym? 1888. 800 powiedziałeś? Tak. Pierwszy raz został wynaleziony ciekły kryształ. To, co jest teraz tym, co widzisz, nie? Czyli w tym całym kawałku materiału, który naklejamy później na szyby, którym możesz sobie sterować, nie? Rozumiem. W każdym razie, tak jak mówię, to jest rewolucja i fakt tego, że masz bardzo dużo możliwości, którymi możesz zapewniać sobie prywatność. Jest dużo rozwiązań. Ale nikt nie stosuje rozwiązania, które pozwoli ci tak naprawdę w mgnieniu oka zarządzać tą prywatnością na on i off. Czyli robimy tak, że wiesz, klikasz sobie na pilocie, jak chcesz być widoczny, jak nie chcesz być widoczny, klikasz drugi raz. Dobra, proszę Państwa, ja Wam wyjaśnię, bo tu się zaczyna biznesowy bełkot. Po prostu wypieprz żaluzję przez okno. Kiedyś tak. Firma 100% miała reklamę a propos swojego YouTube'a. Wypieprz telewizję przez okno. Chyba było nawet telewizor, ale chodziło tak naprawdę o telewizję. A teraz możemy już skończyć z żaluzjami, zasłonami i ze wszystkim. Macie tak. Taki bajer, że jak naciskacie guzik, to nagle Wasza szyba po prostu robi się. Teraz czarna, złota, jakie? Tak naprawdę jaki kolor chcesz. No, mamy ten disco, który Ci pokazywałem. On się mieni trochę takim kolorem jak benzyna. To trochę tak wygląda. Mm-hmm. Więc w zależności od tego, jak pod jakim kątem spojrzysz na szybę, to ona zmienia swój kolor. Od różowego przez zielony do niebieskiego. Mm-hmm. Więc masz multum. Tak naprawdę w gruncie rzeczy używamy tego szarego. Więc jak chcecie sobie w oknie powiesić tęczową flagę, to zamiast tego od razu możecie sobie strzelić tak. No wiesz, to dodatkowo jeszcze tak naprawdę oprócz tego, że masz kolory. Ja właśnie sobie taką uwalę chyba folię. Taką disco? Tak, zastanawiam się, bo tak naprawdę będę musiał pogadać z moim kumplem, który zarządza u mnie sprawy kolorów. A. Mam takiego kolegę, z którym tworzyliśmy markę 100% przez lata i bardzo często mam taką sytuację, że na przykład jestem w sklepie, jakieś buty wybieram i ja robię dwa zdjęcia radę. I mu wysyłam te czy te, a on pisze na przykład żadne. Mówię, weź przestań, jesteś głupi. On, no dobra, to te. No wiesz, no ludzie płacą za to wielkie pieniądze, żeby niektórzy doradzali im w kwestii outfitu, więc to dla mnie nie jest dziwne, zresztą ja mam podobny problem, że wiesz, przychodzę sobie do sklepu, coś mi się podoba, to mi się podoba i nagle mówię, kurde, mam dosyć duży problem z tym, żeby wybrać coś sensownego, a później jeszcze w domu się z tym dobrze czuć, a nie siedzieć i mówić, o Jezus Maria, po co ja to kupiłem, nie? Ale słuchaj, bardzo słusznie, jeżeli jesteśmy przy tym, zaraz wrócimy do głównego tematu, to często mamy poczucie, że wszystko jesteśmy w stanie stworzyć sami, albo są pewne takie zawody, że a po co mi to? I czasami faktycznie, na przykład o fryzjer. Ja mam takie trochę podejście, a po co mi to? Po prostu mam maszynkę, golę się na krótko, prawie że na łyso. Natomiast raz sobie pozwoliłem na ekstrawagancką fryzurę. No to poszedłem do fryzjera i pogadałem z nim. Tam też jeszcze jeden kolega mi doradził, w co mniej więcej pójść. Potem ten fryzjer doradził mi kolor włosów i tak dalej. Zrobiłem moją ekstrawagancką fryzurę. Ja uważam, że nie ma nic złego w stylistach, zresztą bardzo dobra rzecz i z taką osobą sobie porozmawiać albo zrobić zakupy i zapłacić jej za to, za co się zna, to jest jak najbardziej okej. Chyba będę musiał ze stylistą w ogóle porozmawiać. Kurde, stylizacje są naprawdę ważne, szczególnie chociażby tak jak znasz wielu raperów na 100%, to wiesz, że image i stylizacja jest dosyć ważnym punktem, szczególnie teraz, nie? Tak, Maton, tutaj użycie tego zwrotu jak najbardziej ma sens, bo faktycznie w dzisiejszych czasach, no nawet niektórzy zarzucają, że czasami ten styl bywa ważniejszy niż sama muzyka. No niestety trochę tak to wygląda. Ja myślę, że wygląda to różnie w zależności od różnych
od różnych osób. Czasami wszystko może iść w parze, a czasami jedno się wybija bardziej niż drugie. A czasami nic się nie zgadza. Ale strasznie, nie wiem, czy śledziłeś, jak był beef Eminema z tym, z Machine Gun Kelly. No. No i generalnie mieli na siebie numery. No i no, można dywagować, który lepszy, moim zdaniem muzycznie, wbrew pozorom, lepszym numerem był numer Machine Gun Kelly, chociażby beat miał fajniejszy, no, znacznie fajniejszy. Lirycznie właśnie nie do końca, no bo moim zdaniem całą sprawę załatwił ten Eminem zwrotem, który przetłumaczę: ty ubierasz się lepiej, ja rapuję lepiej. No to jest proste, no. Bo on mu tam gadał, że on się chujowo ubiera czy coś. No to you dress better, I rap better. No, to jest akurat proste, no. Kurwa. No to tu nie ma w ogóle gadki akurat w tym wypadku, nie? No. Wracamy do tutaj naczelnego tematu, czyli co? Mamy folię, którą nalepiamy na szybę, naciskamy guzik i nagle nic nie widać po drugiej stronie. Zgadza się, no. To jest zero-jedynkowe, żeby tego też trochę nie mylić z lustrem weneckim, nie? A właśnie chciałem się zapytać, bo to jest zero-jedynkowe. Tak. A gdzieś na przykład myślicie o produkcie, który będzie właśnie takikowym lustrem weneckim? I czy to w ogóle jest możliwe? Wiesz co, jeżeli chodzi o to, czy to jest możliwe, to pewnie byłoby możliwe, bo to tak naprawdę... Wszystko jest możliwe. To jest... że tak powiem, kanapka, cała ta folia, nie? Ona się składa z różnych warstw, więc przypuszczam, że wklejenie takiego materiału do środka też nie byłoby problemem, natomiast na tą chwilę zdecydowanie skupiamy się stricte na tym produkcie, bo rynek nie jest jeszcze w ogóle zapełniony, nie? No, w żadnym wypadku. Ludzie w ogóle nie wiedzą, co to jest. To jest jakby największy knik, że przychodzisz do człowieka i on mówi, co to jest, jak to działa. A to tak naprawdę już jest od wielu lat, tylko że teraz dopiero wykorzystuje się to tak to powinno być wykorzystywane, nie? Ja ci mówiłem, że ja raz widziałem, nie wiem, czy to była folia, czy był to jakiś inny rodzaj systemu, ale ja widziałem coś, co działało na swój sposób podobnie, albo wręcz identycznie, w lodówce. Bodajże to była chyba LG lodówka, gdzie właśnie chyba się ją dotykało palcem, nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, i ona z czarnej robiła się przezroczysta i było widać produkty. Bardzo, bardzo możliwe, że to jest ta sama technologia, jeszcze pewnie z wyświetlaczem LCD, znając życie. Możliwe, dotykowym. Ja już nie pamiętam. To było, no nie 100 lat temu, ale może 5, a może 8 na przykład, kawałek czasu temu. No. Wiesz, no my jesteśmy na przykład 8 lat, już ponad 8 lat na rynku. I dalej, widzisz, no sam przychodzisz i mówisz, że widziałeś coś takiego, ale tego nie ma w obrocie codziennym. I nie widziałem tego w tym zastosowaniu, którym wy się zajmujecie, więc tak, no. Dla mnie to jest totalnie nowa rzecz. Jak to jest? Jest przycisk na ścianie, czy się pilota dostaje? Co chcesz tak naprawdę? Możesz mieć zarządzanie, ten system do zarządzania domem inteligentny. Masz piloty, masz włączniki naścienne. Jeszcze tylko chyba nie robiliśmy z klaskaniem, wiesz, jak w filmach wchodzisz i masz ciemny, nie? No dobrze, ale to jest oczywiste, że możecie to zrobić, no bo to już jest tylko kwestia przesyłania sygnału, tak. A to jest, wy wiecie, jak dostarczyć sygnał do tej folii. No, wcięcia zasilania w gruncie rzeczy, no. Tak, a czy to będzie dźwięk, czy to będzie cokolwiek innego, tu można sobie wymyślać różne rzeczy, też te komendy można pewnie wymyślać. Jasne. Bardzo różne. No, na 100% to wiesz, tylko ograniczacie tak naprawdę wyobraźnię, nie? Bo już też robiliśmy takie rzeczy, że jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że będziemy robić na przykład świetliki dachowe na 5 metrach wysokości, wiesz, no, świetlik dachowy ponad 3 metry średnicy na rusztowaniu. Powinniście tak mieć na hasło czas na dachu na... Wiem, co ci, no. Albo tak bardziej kulturalnie. No to już wiesz, to jest szybkie, jasne hasło, nie? Tak. Ciężej się pomylić. Tak. I bach, wszystko się ten. W każdym razie przepraszam, że ci przerwę, ale możemy sobie później wjechać na obwodnicę, bo tak to sobie wyjedziemy z Bielska. Dobra. A chcę ci jeszcze pokazać chociażby zamek i no, teraz już jej nie ma, co prawda, ale Bielsko w ogóle jest znane z tego, że robiliśmy tutaj Bolka i Lolka, Reksia.
Mieliśmy wytwórnię filmów rysunkowych, więc... O, dobra, to zaraz do tego dojdziemy, a ja też będę miał jeszcze parę pytań prywatnych, może sobie nawet coś fajnego załatwię, ale omówmy dobrze produkt i to jest, nie ma co się czarować, główny temat naszego spotkania. No więc tak, lustro weneckie na później, komendy na ten głosowe pewnie niebawem wejdą, bo jest to logiczny proces, tylko kwestia właściwie urządzenia. Wrzucimy kod rabatowy na to, na twoje hasło. No to musiałbym bardziej wymyślne wymyślić. No jasne, no. To nie może być takie proste, nie? Tak. Natomiast ten... Co jeszcze? Ile kolorów jest? Mówisz, że ile się chce, czy teraz macie jednak jakąś paletę? Znaczy wiesz, no to jest paleta, no nie oszukujmy się, że nie złączymy ze sobą i od razu możemy sobie tutaj śmignąć na prawo i jeszcze raz w prawo. Zabierz. Okay. No. I jak mówię, to wiesz, to nie jest tak, że złączymy ci na przykład różowy z niebieskim i jeszcze... Nie, no dobrze, nie chodzi mi o wszystkie odcienie zielonego, no nie, no jasne, i niebieskiego, no, i tam innego, ale rozumiem, że w ogóle są podstawowe palety, w tym ten disco, który się tak, mieni. Tak, jak najbardziej. Czarny też jest? Czarny, szary, mleczny, masz fioletowy, żółty, czerwony, pomarańczowy, niebieski. Pomarańczowy. Tak, no mieliśmy taki nawet temat biura, które było stricte w jednym designie i oni nie chcieli jakby w ogóle odchodzić od designu biura, czyli wiesz, no do pomarańczowego mleczne nie pasuje wedle nich. Więc stwierdzili, że zabiorą sobie pomarańczową folię. No powiem wam, że bo ten taka folia zaistnieje u mnie w domu i ja sobie myślę właśnie cały czas nad kolorem, a ja mam dom zielony z elementami kamuflażu. Do zielonego pomarańcze fajnie gra, lubię to połączenie, więc już mi to przyszło do głowy. No taka tutaj myśl, oczywiście zawsze disco, musi być disco, to brzmi, są różne kolory, no tak, to jest fajnie i w ogóle jakoś ciekawie, ale może właśnie nie, może trzeba być bardziej spójnym. Dobra, to już moja decyzja, natomiast mówiłeś, że tu dopiero się zaczyna zabawa, bo można na przykład w ogóle zrobić taki system, że nawet wyświetlać film na tym. No jasne. Masz taką możliwość, że na mlecznej folii, ogólnie na każdej, możesz sobie wyświetlać coś za pomocą projektora. Czyli załóżmy, nie wiem, masz sypialnię, która jest cała przeszklona, nie wiesz, gdzie postawić telewizor, po co stawiasz telewizor. Okleja czyli na ścianę. Przykład możesz zrobić hasło na seks. Jak uprawiasz seks, to wyświetlać ludziom na folii, jak uprawiasz seks, mimo że go nie pokażesz na żywo, chociaż go na żywo w tym momencie uprawiasz. Da się, jak najbardziej możesz to zrobić. Natomiast, no tak jak wspomniałeś, jak najbardziej mamy taką możliwość, że gdzieś tam te projektory idą w parze z folią. Zrobiliśmy chociażby na targach, często tak robimy, że wyświetlamy dużo kontentu ruchomego, żeby ludzie widzieli. No zawsze ruchome rzeczy przykuwają uwagę. Mhm. Nie na darmo chociażby w rapowych klipach musi być dużo ruchu, no bo jarasz się tym, że coś się dzieje. No to już był taki moment, kiedy w ogóle wszyscy raperzy odkryli, że byle jaki klip jest lepszy niż rzucenie samej piosenki, ale potem się okazywało, że wlatywało cała masa byle jakich klipów. No to jest jakby no tak, rzecz dyskusyjna. Natomiast to, o czym my mówimy, oczywiście to sobie przedstawiłem tak żartobliwie, ale tak naprawdę w dużej mierze tego typu zastosowania wykorzystują najzwyczajniej w świecie firmy, tak, które no, chcą coś przedstawić i czy to na witrynie sklepowej, no chyba głównie na widzenia, a może być również na fajnej, reprezentacyjnej siedzibie. Można no sobie zareklamować swój produkt. No powiem ci tak, nie mogę powiedzieć jaka firma, natomiast jest plan robienia 15-metrowej fasady, na której będzie wyświetlany content na całą noc. Pędzisz w Warszawie, więc przypuszczam, że ktoś, kto mieszka w Warszawie, będzie mógł prędzej czy później zobaczyć, o co chodzi. Mhm. Natomiast no, kwestia, jeżeli chodzi o sklepy, tak naprawdę to jest to,
że sklep, załóżmy, pracuje od 8 do 20, do 21, do 22. No ale co później? Później sklep umiera. A ty dzięki temu, że wyświetlasz sobie jakiś swój content marketingowy, reklamowy, jesteś w stanie przedłużyć tą żywotność sklepu o jeszcze parę godzin, a w zasadzie o całą noc. Mhm. I wyświetlasz się non-stop, 24 godziny na dobę. To jest jakby ten plus A to jest dopiero naprawdę początek, bo wyście mi mówili, że z tym można jeszcze dalej iść. Nie wiem, czy wy chcecie o tym opowiadać. Teraz może nie łapiesz, o czym ja mówię. Właśnie musiałbyś mi trochę doprecyzować. No bo tak o naprawdę... tym, że może to być jeszcze w pewien sposób nawet aktywne, jak się tak. Wiesz co, no tak jak mówię, to są rozwiązania, które gdzieś tam będziemy planować, mamy je gdzieś z tyłu głowy, natomiast na ten moment skupiamy się stricte na tych podstawowych funkcjach, no bo jednak dopiero jak zapełnimy ten rynek, to wtedy możemy się podejmować też rzeczy, które już naprawdę są odkręcone i też mamy taką ekipę w firmie, że ciężko tu powiedzieć, że mamy zamknięte głowy, bo tu wszyscy wychodzą z pomysłem codziennie innym i codziennie bardziej odkręconym, nie? No okej, okay, bardzo fajnie. Wiadomo, że przy takiej sytuacji należy zapytać o bezpieczeństwo. Co będzie, jak ja podejdę do tego i zacznę to lizać? Nie wiem, z jakiego cholernego powodu chciałem wymyślić jakiś kretyński, ale teraz mi nie przychodzi. Po prostu naoglądałem się głupiego i głupszego. Chciałem sprawdzić, co się stanie. I teraz mówię, dobra, nie ma nigdzie słupa zamrożonego. Wyliżę sobie moje folie. Wiesz co, nic się nie stanie tak naprawdę, bo przez samą folię nie przechodzi prąd. On jakby przechodzi w środku, jasne. Ja w ogóle nie wiedziałem, że jakiś prąd przechodzi. Tak, no to jest podłączenie normalnie do prądu, gdzie, no, dzięki temu, sumie, że... Tak, to skończy. O, i od razu tu masz stadion pod Beskidzia po prawej stronie. No proszę bardzo. Więc to taki... Jest duży, betonowy i to tyle, nie pokażę wam go, tak. Ale możecie sobie wygooglować. Stadion pod Beskidzia. Tak, w każdym razie... Kurde, może ja powinienem takie kody QR wrzucać w tym momencie i ktoś sobie, czy nie, QR... Sprawdza sobie miejscówkę? Ten, ale żeby jakieś było takie, no, nie, za dużo pieprzenia. Napiszcie, czy powinienem robić takie rzeczy. Jak możecie, napiszcie, żebym ich nie robił i zostawił wszystko tak, jak jest. Wracając, nic się nie stanie, dopiero musiałbyś się dobrać tak naprawdę do podłączenia, a dzięki temu, że my podłączenie chowamy tak, żeby było niewidoczne i zabezpieczone, nie ma prawa się nic stać. Nawet jeżeli już, nie wiem, dobrałbyś się jakimś cudem do podłączenia, to mamy tak ultra niskie napięcie, najbardziej bezpieczne tak naprawdę, bo już trochę dalej się nie da, bo koniec końców musi przechodzić przez to prąd, to kopnie cię tak jak troszeczkę mocniej niż drzwi, jak jesteś naelektryzowany. Niż co? Niż jak z drzwi, jak jesteś naelektryzowany. Wiesz, jak czasami cię klamka kopnie. Aha. No, no to jest. Albo na przykład, czekaj, nawet plastikowe ubrania potrafiły. Tak, tak. No, jak się naelektryzujesz dosyć potężnie, no to wiadomo, że jest tam taki mały strzał. Natomiast jest to naprawdę ultra bezpieczne. No, na pewno bezpieczniejsze niż spadająca żaluzja na głowę. Okej. Okay. Jak już poszliśmy w tym toku, że wyrzucamy żaluzję z domu, no to, to mogę iść dalej. W tą stronę. No słuchaj, ja mam w domu żaluzje, dwa rodzaje. Jedne takie, co tak się obracają, takie panelki, takie... Rzymskie pewnie, takie, one tak się takie, obracają, nie? No tak, i można do góry je podciągnąć. Z nimi jest najwięcej kłopotu, i możemy też skoczyć, naprawdę. Bo one czasami, jedna w środku nie działa, razem działają, albo jak je podciągam, to jedna strona się podciąga, druga nie, a drugie mam takie, które są trochę lepsze, czyli jest po prostu materiał, który się podciąga do góry, natomiast czasami ten materiał potrafi wyjść z takiego z prowadnicy. A, wiem, o co chodzi, no. I wtedy ja podciągam i to nie chcę się podciągać, jego w tą prowadnicę muszę wkładać. No nie powiem, że wiesz co, specjalnie mi to spędza sens powiek. Ale jest to niewygodne. No. Jest to na pewno dużo gorsze niż to, żebym nacisnął guzik i wszystko się zaciemniło. Ja też często daję taki przykład, że wiesz, zawsze chociaż raz, nawet jak jesteś najbardziej szczęśliwym człowiekiem na świecie, masz zły humor, nie? Musi się tak zdarzyć, chociaż raz. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że gdyby komuś się zdarzyło raz, to... To by był bardzo szczęśliwym człowiekiem. To by był w ogóle... Zidałem, no. Nie no, przecież wiadomo, że wkurwiamy się wielokrotnie. No właśnie, więc
zawsze znajdzie się ta ostatnia szpilka, która wyprowadzi cię tak z równowagi, że jesteś w stanie roznieść wszystko, co masz w zasięgu ręki. I często potrafi być to cholerna głupota. I właśnie o tym mówię, wiesz, w perspektywie żaluzji. Tu nie masz się czym przejmować. A powiedz mi, a jaki jest stopień światła, który dochodzi do środka w momencie tego zaciemnienia? Wiesz co, tak naprawdę my zabieramy około 10% spadającego światła, więc to nie jest tak, że masz totalnie blackout. Aha. Oczywiście jest też możliwość ciemniejszej folii, ona robi troszeczkę ten efekt blackoutu, ale to też nie jest 100%. Dobra, czyli ja na przykład, mając moje stare żaluzje, właściwie mógłbym się ich nie pozbywać, tylko założyć sobie żaluzji nie wyrzucać, bo jeżeli ewentualnie chciałbym mieć tak zwany blackout, to te takie obracające to robią taki mniejszy, a te zjeżdżające w dół to robią większy, więc mogę sobie nawet zostawić stare, ale mieć po prostu ten system, jak znam siebie, to już i tak nigdy ich nie spuszczę w dół, ale nie będzie trzeba ich demontować, bawić się z tymi nie wiadomo co robić. Bo to jest też kolejny fakt, że dużo ludzi się pyta, no dobra, ale co, nie wiem, wybijecie mi dziurę w ścianie? To też tak nie jest. Nie potrzebujesz zamawiać nowego okna, przyjeżdżamy na to, co już jest i jesteśmy w stanie się zamontować na każde już istniejące przeszklenie, bo to jest dosyć ważne, że nie musisz wymieniać okien, nie musisz stawiać całej nowej ściany szklanej, czegokolwiek nowego. My przyjeżdżamy i robimy to w tym momencie. Niezależnie, czy to masz dopiero planowany dom, czy już skończony, to nie jest problem, nie? Mhm. Po prostu kwestia wygody i tak naprawdę rewolucji, bo cały czas będę się trochę tego trzymał i upierał przy tym, że nie ma takiego rozwiązania, które pozwala ci w tak łatwy sposób i tak wygodny sposób i nowoczesny, co najważniejsze, bo wszyscy lubią nowinki technologiczne, szczególnie w tych czasach, że sam dobrze wiesz, że nowy telefon w ludziach potrafi obudzić po prostu jakąś dziwną euforię, znaczy no nie dziwną, no bo każdy pędzi, nie? Akurat jeśli chodzi o telefon, to ja już o tym mówiłem i podtrzymuję moje zdanie. Uważam, że telefon stał się prawie że częścią ciała. Tak, ludzie jak się pozbędą telefonu, potrafią się zachowywać, jakby rękę stracili. Natomiast ja akurat w sprawie telefonów bardzo lubię najnowszy model, z tego względu, że ja używam telefonu, no uważam, że hardkorowo, tak? No nagrywam tak, moje rozmowy telefonem, robię trochę zdjęć, no może nawet nie nazwałbym siebie fotografem, amatorem, ale jednak chęć robienia zdjęć wróciła mi wraz z telefonami komórkowymi. Tak, z wyższą jakością telefonów komórkowych, znaczy aparatów w telefonach komórkowych. No tak, no jasne. Bo jak kiedyś robiłem zawodowo zdjęcia i mi potem przeszła chęć na to. Tak, gdzieś tam wspominałem parę razy o tym i no więc dla mnie telefon faktycznie stanowi bardzo ważną rzecz. No jest to narzędzie w twoich rękach tak naprawdę. No. Tak, no ale różnie to bywa. No, jest to coś ważnego dla ludzi. Natomiast co jeszcze... dobrze, już wiem. 10%, ale mimo tego z drugiej strony rozumiem, że osoba nie widzi, co się dzieje. Tak, jak najbardziej. To jest zero-jedynkowo. Ty widzisz, ktoś widzi. Mhm. Ktoś nie widzi, ty nie widzisz. Jak się zasłaniasz, nie ma opcji, że ktoś widzi cię w środku. Musiałbyś podejść tak naprawdę do szyby i przyłożyć zacząć do niej rękę. Ulizać. Tak, no i wtedy ktoś widzi rzeczywiście, że coś się dzieje, ale dalej nie jest w stanie stwierdzić, czy to jesteś ty, czy to jest twój ziomek, no cokolwiek, wiesz, nie jesteś w stanie stwierdzić, co się dzieje w środku. Nie wiadomo, kto liże szybę. Tak. Więc tutaj ta prywatność jest naprawdę zagwarantowana. No. Nie mogę powiedzieć, że zresztą nie sprzedawalibyśmy tego takim firmom, jakim sprzedajemy, gdyby to nie był produkt naprawdę najwyższej jakości i gwarantował to, co mówimy, zawsze musi być spełnione. Kto w tym momencie jest waszym głównym klientem? Wiesz co, no, to są klienci biznesowi, w gruncie rzeczy korporacje. No. Tak naprawdę to są też duże koszta takiego montażu, więc to muszą być ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, no, kolokwialnie mówiąc. Okej, ale no to wiesz co, to na pewno jest rzecz, która od razu część słuchaczy będzie interesować, więc jak to się liczy? W metrach kwadratowych? Tak, metr kwadratowy. Ile kosztuje metr kwadratowy waszego systemu?
wiesz co, możemy założyć taką cenę, bo to wszystko też się rozbija od folii, od koloru, tak. Zakładam. No. No i od czynników takich, gdzie, ilość metrów, trudność montażu, ilość osób, które musimy wysłać, więc to się trochę rozbija, ale załóżmy, że możemy taką cenę 1680 zł załóżmy za metr kwadratowy. Bez montażu. Z montażem to jest powyżej 2000. No ale to wtedy się też rozbija, tak jak wcześniej wspomniałem, nie? A czy tą folię na dobrą sprawę przy odpowiedniej instrukcji ktoś byłby w stanie sobie zamontować sam? Nie. Szczerze mówiąc, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem, że ja to robiłem od samego początku, byłem jako montażysta, teraz jako marketer, nie lubię tego słowa strasznie, może inaczej pracuję w dziale marketingu, tak to wolę ujmować, to powiem Ci, żeby nakleić sobie to samemu i zrobić to dobrze, to mnie to zajęło dużo czasu, żeby obchodzić się z tym produktem łatwo, żebym wiedział, co robię tak naprawdę, bo to jest raz, że to jest bardzo delikatne, dwa, pracujemy w mega sterylnych warunkach, bo różnica między folią taką, którą sobie naklejasz, załóżmy taką o tak lustro weneckie, to jest to, że to się klei na mokro. Spryskujesz szybę płynem, ustawiasz sobie folię, wyciskasz wodę, a my kleimy na sucho, czyli wszystko, co jest w powietrzu, wpada pod folię. Kwestia jest taka, że jak coś ci wpadnie pod folię, no to wychodzi taki wielki bąbel. To jest jak ten, jak z Vegas. To, co wpadnie pod folię, zostaje pod folią. No nie, no tak nie mogę powiedzieć, ale moglibyśmy to tak sparafrazować, natomiast tak nie możemy robić. No wiem, no to tak nie robicie, tak, ale tak. Gdyby właśnie ktoś to sobie robił sam, to no tak, mógłby no to już mieć taki problem. No ja życzę powodzenia, jeżeli ktoś chciałby zrobić coś takiego samemu, bo tak jak mówię, no trochę czasu mi zajęło, żeby się tego nauczyć, nie? Okej, okay. Czyli to nie jest system taki tani, ale potem już właśnie, no i teraz pytanie, bo ja chciałem powiedzieć, będzie to na lata. Czy to będzie na lata? Jaka jest gwarancja? Kiedy ewentualnie może się zdarzyć, że będzie to trzeba wymienić? Jak to wygląda? Wiesz co, no kwestia jest taka, że żywotność produktu jest opisywana na 10 lat. Ja osobiście uważam, że jest więcej. I jeżeli jeszcze od razu Ci powiem, że to będzie pierwszy zjazd i przejedziemy sobie później koło tego, koło zamku. Dobra. Tu? Tak. Więc żywotność jest na 10 lat. Ja uważam, że jest dłuższa. My dajemy gwarancję tak naprawdę 2 lata z przedłużeniem. Zresztą będziemy też wprowadzać program dla klientów. Jeszcze też nie powiem o jakiej nazwie, no bo to wszystko jest jeszcze w fazie przygotowań, natomiast będzie przedłużenie tej gwarancji z możliwością naszego przeglądu instalacji, która już została wykonana, nie? Natomiast no, jeżeli nie sam własnoręcznie czegoś z tą folią nie zrobisz, czyli nie zarysujesz jej, nie będziesz jej rysował, to ona się nie psuje. To jest tak jak z telewizorem. Nikt nie kupuje telewizora z myślą, że będziesz po nim chodził i nie wiem, i strzelał do niego z plastikowych kulek, nie? Więc jeżeli kupujesz sobie też taką folię, to też nie myślisz o tym, że będziesz gąbką tą drucianą po niej jeździł. Nie, no to wiadomo. Dobrze, ale bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś. W jaki sposób w takim razie należy to pielęgnować i jak należy ewentualnie czyścić to? Wiesz co, kwestia jest taka, że my zawsze dodajemy po naszej instalacji wytyczne dotyczące czyszczenia, to jest jedno, i zawsze uczulamy klienta, jak powinno się to czyścić. Zazwyczaj jest tak, że dajemy szmatkę z mikrofibrą i nasz płyn. Oczywiście można to też czyścić płynem o niskiej zawartości alkoholowej, bo tam żeby tego nie czyścić spirytusem, no bo to też nie o to chodzi, nie? Natomiast zawsze myje się tak naprawdę na wyłączonej folii i nie przeciera się krawędzi, które są ewentualnie jeszcze gdzieś tam na wierzchu, no bo też łączymy sobie folię, załóżmy jeżeli, no bo to też ci od razu powiem, że jedyne co nas ogranicza to szerokość, 1500 mm, taką możemy wyciąć najszerszą folię. I jeżeli ktoś ma większe okno, wtedy robimy dwie folie, które są łączone z luzem technicznym milimetra, nie? Staram się robić tak naprawdę mniej, no ale zawsze ten luz techniczny musi być, no bo jeżeli zewrzesz tak naprawdę plus z plusem i minus z minusem, no to robi się zwarcie.
więc to mniej więcej na tej zasadzie polega, więc czasami te krawędzie są też trochę wyciągnięte na zewnątrz i widoczne, więc jak przecierasz, no to też warto, żeby ta woda nie osadzała się na folii, nie? Rozumiem. Koniec końców to prąd. Mhm. O, tu masz na przykład katedrę Świętego Mikołaja. Bardzo ładna jest ta katedra i bardzo wyjątkowa. Probarokowy styl. Okej. No dobra, i co jeszcze można by było się dowiedzieć? Zresztą teraz i tak będziemy musieli zjechać po dół, tak, i się trochę zawrócić. Tak, stąd. Zastanawiam się, co jeszcze powinniśmy się dowiedzieć o tym produkcie. Jak go pielęgnować, już wiemy. Poczekam na nowe pytanie, jeżeli będziesz miał, to jak najbardziej odpowiem. Nie, co jeszcze powinniśmy dodać na ten temat? Wiesz co, tak naprawdę wydaje mi się, że, bo też stwierdzenie, że 1600 zł cena bazowa może ludzi odstraszyć, nie? Mhm. No bo to jednak trochę pieniędzy jest. To też nie jest tak. I tu już, aha, tu jest kurde pogrzeb. No słabo. Tu chyba przyjedziemy. Tak, no. Czyli tak będziemy musieli się zawrócić, bo tam już mamy rynek. Dobrze, poradzimy. Chyba, że moglibyśmy sobie zjechać z rynku w sumie. Jak sobie śmigniemy tutaj w lewo, to później w prawo będziemy mieli od razu zamek. To też nie jest tak, że ta cena nie podlega dyskusji i już nie można z nią negocjować. Mhm. To nie jest trochę tak, jak wiesz, jakbyś miał kupować buty w sklepie i masz cennik i tyle musisz zapłacić, nie? Wiadomo, że to też się rozbija i no jedno okno to nie jest 30 okien. Mhm. Ale zawsze gdzieś tam wychodzimy do klienta i z rozwiązaniami i z ceną. Rozumiem. To jest po prostu uzależnione, tak jak powiedziałeś wcześniej, od ilości, od też trudności montażu i tak dalej, jest. I tak dalej. Wiem, o co się chciałem spytać. I tutaj w prawo. Tak chciałem się spytać o historię. O to, jak się rozpoczęła wasza firma, kto na to wpadł, kiedy i właśnie skąd w ogóle taki pomysł? No słuchaj, no pomysł tak naprawdę, człowiekiem, który jest odpowiedzialny w ogóle za całą firmę, jest mój brat. No to rodzinny biznes. Podobno rodzinne biznesy nie wychodzą. Ja uważam, że to jest kłamstwo i bójda. Ja uważam, że to zależy. No, znaczy ja się śmieję z perspektywy swojej, prawda? Mhm. Natomiast mój brat, teraz to już tak naprawdę 9 lat temu, wpadł na pomysł, że musi znaleźć biznes. No bo tam mieliśmy takie perypetie, że niestety w wieku, jak ja miałem 12 lat, zmarł nasz tata. I tu masz w ogóle ten zamek, o którym mówiłem. Zmarł nasz tata, no i mój brat Paweł musiał, że tak powiem, chwycić byka za rogi i utrzymać, i tutaj w lewo. Czyli 12 lat, jak miał twój brat, czy... Nie, ja. 12? On miał 23, jeżeli dobrze myślę, no bo między nami jest 11 lat różnicy. Więc zaczął szukać biznesu, nie? No i gdzieś na Kickstarterze, jeżeli dobrze pamiętam, znalazł taki pomysł właśnie, bo to jest w ogóle australijski patent. I zaczął szukać, jakby tu się dostać trochę do tej folii, nie? No i zaczął ją sprowadzać do Polski, do Bielska, do naszego rodzinnego domu. Tam zaczął ją ciąć w garażu, bo pierwszy warsztat był w garażu. I to jeszcze u naszej mamy. I tak powoli zaczęło się to kulać, że w pewnym momencie, jak ja skończyłem się uczyć po szkole średniej, no to zapytał się, czy będę pracował u niego. Ja mówię, kurczę, wiesz, no zazwyczaj złapanie się jakiejś pracy, która byłaby w miarę dobrze płatna jeszcze na takie warunki, jak ja byłem, wiesz, młody, bez doświadczenia, bez studiów, no to czemu by nie brać, nie? Jeszcze z bratem, no to fajnie, bo po rodzinie. No i tak zabrał mnie, swoich dwóch przyjaciół i zaczęliśmy jeździć po Polsce i montować, nie? Później zaczęło nas się robić coraz więcej, teraz możemy sobie pojechać w prawo. Zaczęło nas się robić coraz więcej, bo warto właśnie zauważyć, że ta firma składa się stricte w 90%, chyba tylko dwie osoby są z polecenia na zasadzie, że ktoś kogoś polecił, ale akurat Paweł się z nimi nie znał jakoś od lat dzieciństwa. To wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, no ja jestem bratem, więc
więc chcąc nie chcąc w tym czyli można to tak mocno nazwać rodzinnym biznesem, w takim sensie, że często przecież no, przyjaciół traktuje się jak rodzinę, więc tak, tak. Po prostu stricte rodzinny biznes. Tak. No i Paweł stwierdził, że chce właśnie mieć biznes stworzony z samych przyjaciół, z samych najbliższych osób. Na razie mu to jak najbardziej wychodzi, złego słowa nikt nie może powiedzieć, a przynajmniej ja nie mam zamiaru tolerować złych słów, no bo to wiadomo, po bratersku. Natomiast tak zaczęło się to kręcić, że udało się Pawłowi wykupić 51% udziałów w Sontę. No jeszcze wcześniej jeździł, wiesz, do Panamy robić projekty i tak dalej. No i tak naprawdę stoimy teraz w tym momencie, w którym ja siedzę tutaj i opowiadam Ci o tym, a w Europie mamy dystrybutorów w Finlandii, na Słowacji, w Niemczech i będziemy tą siatkę na pewno poszerzać, no bo to wiadomo, każdy biznes chce gdzieś tam prowadzić ekspansję i progres, nikt nie chce, żeby jego biznes klęknął. W każdym razie tak mniej więcej to wygląda do dzisiaj, no i to portfolio, które stworzyliśmy, jest naprawdę potężne, nie? Od banków wszystkich w Polsce, przez adwokatów, no, mamy multum możliwości, no i chociażby ten stadion, który mijaliśmy, no to na tym stadionie też mamy folię. No proszę bardzo. Tam w boksach prezydenckich. Rozumiem. Więc no, możliwości i zastosowań jest wiele, no i też uważam, że sam produkt, jak i sama firma ma niesamowity potencjał na rynki zagraniczne. Że koniec końców przypuszczam, że nawet ludzie w Ameryce będą mogli powiedzieć, że mają Sontę. Przynajmniej do tego dążymy. Czyli ta nazwa pochodzi jeszcze od tego producenta z Kickstartera, tak? Tak, tak, tak. Okej. Ona była wymyślana, przypuszczam, że we współpracy z Pawłem, natomiast to jeszcze było za czasów, kiedy był jeden gość, który był odpowiedzialny za Sontę, natomiast on w gruncie rzeczy miał w głowie to, żeby się dobrze bawić na pieniądzach, które zarobił i tyle było z biznesu. I poszedł w to. Tak. No stwierdził, że to chyba mu lepiej wychodzi. Oczywiście to tak żartobliwie mówiąc, nie? No, słuchaj. Ale nie wszystkim dobra zabawa dobrze wychodzi. No to w tym też trzeba być dobrym. Właśnie to jest też taki fun fact. Śmiesznie to zabrzmi, ale właśnie naszą całą ekipę ludzie znają z tego, że właśnie bardzo mocno odchodzimy od tego bycia sztywniakiem w garniturze. Osobiście ja tego nie cierpię, nie lubię tych probiznesowych gadek, gdzie trzeba uważać na każde słowo, które się powie i zazwyczaj mówić tak, dzień dobry, proszę pana i tak dalej. Wolę właśnie taką rozmowę stricte jak człowiek z człowiekiem na tym samym poziomie. No i wszyscy w firmie mamy podobne podejście, no bo znają nas właśnie z tego, że lubimy się bawić, lubimy korzystać z życia i nie zapominamy o tym, że w koniec końców każdy z nas jest człowiekiem i musi czasami odpocząć od przysłowiowego krawata, nie? Krawata. Więc to, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o nas w firmie. No dobrze. Jesteśmy w Bielsko-Białej, jeździmy sobie po tym mieście, w moim pojęciu, będąc osobą ze Szczecina, miasta, które jest takie bardzo zalesione, bardzo ładne, ale właściwie dosyć płaskie, to wy tu macie górkę za górką, jak czuję się tu troszkę jak w jakimś austriackim San Francisco, chociaż nie byłem w San Francisco, ale w Wiedniu byłem. Austriackim, no, bo Bielsko jest nazywane małym Wiedniem z racji na to, jak jest zbudowane na małe uliczki, na te kamienice, które są wszechobecne. Zresztą miałeś okazję być z nami na rynku, no to wiesz, że ten ryneczek wygląda tak kameralnie. Tak, ale bardzo fajnie. No akurat ja zawsze gdzieś biorę odniesienia do rzeczy, które znam,
chyba jest to normalne i no akurat rynek czy Stare Miasto w Szczecinie w żaden sposób nie jest atrakcyjne, przynajmniej w mojej opinii, może pod względem kulinarnym troszkę, ale... Ale te bulwary są ładne. Nie no, bulwary są super, ale bulwary to nie są no nie, miasto. No jasne, jasne. Jak patrzę na wasze Stare Miasto, to... Przepraszam, widzę fajne Stare Miasto. No, u nas jest w ogóle, tak się to mówi, na to stare nowe miasto. O, śmigniemy sobie jeszcze przez lotnisko. Nie ten zjazd, tylko następny. Mm-hmm. Bo je wybudowano nie tak dawno, no już teraz kawałek temu, ale to nie po wojnie nawet je wyremontowano, tylko po prostu w latach, nie pamiętam, już 90. czy 2000. No w każdym razie jakoś tam super to nie wygląda. Tu wygląda to po prostu jak prawdziwe, super stare miasto. Tu są wpływy austriackie w ogóle. Tak, no. Na to miejsce. Wiesz, ogólnie jest tak, że Bielsko jest o tyle fajnym miejscem, że masz, możesz sobie wyjść w góry, możesz pojeździć na nartach, na snowboardzie. Mamy te trasy enduro, bo teraz od paru lat mamy taką możliwość, że te zjazdówki nam zrobili. Dodatkowo masz blisko Jezioro Żywieckie. Do Warszawy teraz jest daleko. I mój drogi, będziemy tutaj w prawo skręcać. Mhm. Więc atrakcji masz multum i co najśmieszniejsze, nie wiem czemu tak jest naprawdę zwiedziłem no, kawał Polski, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że trochę Polski widziałem i trochę świata też mi się udało oglądnąć. Nie jestem w stanie, może to jest punkt widzenia mój, dlatego bo mieszkam tu już tyle czasu, ale nie znam drugiego takiego miejsca jak Bielsko z racji na to, że pogodność ludzi, którzy tu mieszkają i jakiś taki fajny vibe tej miejscowości jest taki, że w życiu bym nie zamienił za żadne inne miejsce. Chyba, że na Szwajcaria, no bo tam mają świetną wołowinę. Aha, okej. Okay. Myślałem, że powiesz, że sery. Nie, no to serami też gdzieś jestem za pan brat, ale jednak wołowina szwajcarska, no to jest kozak. Okej, okay. Nie widziałem. Natomiast no, tak jak mówię, no jest tu po prostu malowniczo pięknie. Ja sam z domu mam widok na góry, więc no ciężko wstawać bez uśmiechu na twarzy, nie? A ty tak osobiście trochę wędrujesz po górach? Wiesz co, rzadko, szczerze mówiąc. Nie jestem jakimś fanem takich maratonów, bo ja to tak nazywam maratonami, bo to jest długotrwały, długi wysiłek, nie? Mhm. Ja jednak wolę krótki, ale intensywny. Rozumiem. Zresztą no, sam mój sport, jakby, którym się tak jaram od dawien dawna, gdzieś tam wiąże się z tym, że lubię się zajeżdżać. No bo ty w ogóle trenujesz w bielskim oddziale berserkerów, czyli klubu ze Szczecina w ogóle. Tak, no bardziej bym powiedział, że trenuję z berserkerami niż w samym berserkerze, ale tak, zgadza się. No mamy tutaj taką małą odnogę szczecińskich berserkerów, nie? Zresztą pewnie jakbyś tam zobaczył sobie na karty walk KSW, no to takimi chłopakami, którzy się biją, na przykład jest Patryk Chrobak, Robert Maciejowski, jest Filip Lamparski, który też się bije na już zawodowych galach, Paweł Szumlas, więc trochę tych chłopaków jest, którzy rzeczywiście gdzieś tam mają potencjał i ja osobiście przeżywam katorgi sercowe, jak widzę, jak się biją, bo no wiadomo, no, jak kogoś znasz i ktoś się bije, to chciałbyś, żeby wygrał, nie? To jest proste. No, ja w ogóle oglądam jak walki, to zazwyczaj takie, gdzie kogoś znam. Zazwyczaj. Zdarza się, że też obejrzę taką, że nie znam ludzi, ale jednak mi akurat się na swój sposób lepiej ogląda. Znaczy z tego względu, wiadomo, raz ktoś wygrywa, przegrywa, ale mam to zaangażowanie wtedy zupełnie inne. No słuchaj, widoczki są piękne. Ja ci powiem, że będąc właśnie z miejscowości bliskiej morzu, no nie nadmorskiej, to dla mnie te widoki górskie zawsze mają coś w sobie bajecznego i mimo, że to nie są takie wysokie góry, to jednak wygląda to dla mnie jak coś, co... Jak z filmu, nie? Jak z filmu, wiesz co, też gdzieś mi jakimś to
pachnie może lekko dzieciństwem. Nie wiadomo, ile razy ja nie byłem, ale gdzieś się zdarzyło, że za dziecka właśnie byłem w tych, w górach na wakacjach. Więc takie mam bardzo dobre odczucia a propos tego rodzaju przyrody. No tak, no też kwestia jest taka, że trafiło ci się tak malowniczo, znaczy może nie malowniczo, no bo to jest jednak mgła, ale ona robi taki bardzo, bardzo fajny efekt na tych górach, że to tak wygląda tajemniczo, wiesz, jak, jakbyś oglądał Władcę Pierścieni. No ale tak, tak jak mówisz, no ma to swój urok i ja osobiście uważam, że ciężko jest znaleźć drugie takie miejsce. Szczególnie z takim vibe'em, bo tak już wcześniej wspomniałem, no w życiu bym nie zamienił Bielska na nic innego. Szczególnie, że też, co w ogóle jest śmieszne, i przez długi czas nie wiedziałem o tym, że w Bielsku podobno jest najwięcej milionerów. Największy odsetek milionerów w Polsce. Naprawdę? Tak, że tu się przeprowadza najwięcej bogatych ludzi w całej Polsce. Okej. I też w ogóle, wiesz, tak jak Bartka poznałeś od nas z firmy i Patryka, bo z Patrykiem też jest śmieszna historia, że właśnie z Pawłem poznali się na lotnisku zupełnie przypadkowo. Patryk jest człowiekiem, który studiował w Ameryce, w Cincinnati. Nigdy tego nie wymówię tak jak on. Natomiast Bartek z drugiej strony jest gościem, który się przeprowadził z Warszawy do Bielska. Więc coś tych ludzi tutaj ciągnie, nie mam pojęcia co. No co, no powiedziałeś, że to jest piękne miejsce, więc to, no kurde, jest dużo górek, no, pewnie fajnie się z nich zjeżdża, gorzej podjeżdża. Ja tak no, sobie wyobrażam, jak miałbym tutaj dymać na rowerze, to byłoby strasznie. Natomiast jak ktoś ma dobrą kondycję, jest wysportowany, to myślę, że dla niego to jest w ogóle super miejsce. No i jeszcze masz niedaleko Szczyrk, nie? Szczyrki Wisłę. Aha. W Szczyrku podobno też w starszych czasach, w sensie starszych mam na myśli, tak jak ja jeszcze byłem maluchem, to podobno zjeżdżały się największe ryby, najgrubsze ryby w Polsce na obiady. Zresztą chyba nie wiem czy najstarszym, tak mi się przynajmniej wydaje, taką restauracją jest Meta. Odkąd pamiętam, to Meta to jest chyba nieśmiertelne miejsce. A co w tej mecie jest? To jest restauracja tuż pod stokiem. Aha. Tam sobie możesz zjeść, napić się, jak to wiadomo. I chyba swoją taką pozycję ugruntowała tym, że jest pod stokiem. I tutaj też w prawo. To podjedziemy sobie pod... Mamy taką halę widokową w Bielsku. Aha. Często się mamy takie wydarzenie jak motoshow. Przejeżdżają furki, wiesz, takie wypasione. Zresztą też byliśmy wystawieni, chowaliśmy motor w naszej takiej naszym kwadraciku z Folii Disco. Aha. To też się, to jest kolejna rzecz, że tu też się dużo dzieje. To jest ciekawe. Przepraszam, to jest smartne. Teraz na jakiś czas niestety muszę. Wiesz, no dużo się dzieje, naprawdę aż dziwnie, że w takim małym miasteczku, bo to nie jest jakoś, wiesz, to nie jest jakaś wielka aglomeracja, nie? Nie, ale taka urocza. Tak, tak, no. Tak bym to powiedział. No, tu już jest klimat typowo górski. Ale to sam możesz przyznać, że chyba warto odwiedzać nie raz, bo no sam widzisz. Szkoda, że inni tego nie widzą, bo tak to zawsze jest śmieszne, jak opowiadasz komuś o czymś, czego nie widzi. No tak, a możecie sobie wygooglować Bielsko-Biała i obejrzeć. Ja teraz nie będę tutaj wyjmował kamery i wam tak szybko migał. Jest, proszę bardzo, teraz przejeżdżamy koło wyciągu, więc jest też wyciąg krzesełkowy chyba bodajże, tak, tak. Dobrze zobaczyłem. No ale jest to po prostu urocze miejsce, no, które moim zdaniem świetnie by się nadawało i na różnego rodzaju wycieczki górskie, i na sporty zimowe, i w lato, tak jak mówisz, też jest jezioro niedaleko. Jest co robić, to nie ulega wątpliwości. No, jestem ciekawy, czy kiedyś mi odbije i stwierdzę, że nie chcę tu mieszkać, wątpię w to.
i raczej nie brałbym tego na poważnie, co teraz powiedziałem. No ale wiesz, to zawsze można też jakby sobie sprawdzić na chwilę jakieś miejsce, żeby znaczy, wiesz, no jasne. Wrócić do tego, gdzie... Skąd pochodzę. Na przykład, no nie, więc pomieszkiwać po świecie, to też fajna rzecz. Zresztą dla każdego, co komu pasuje. No, ludzie czasami też mieszkają w miejscach, które na przykład są ładne, ale nie wiem, mają z nimi złe wspomnienia, no i nie chcą tam być. O, no to jest bardzo fajnie. Wiesz, no historia jest taka, że ja w ogóle też nie jestem rodowitym Bielszanem. Okej. Okay. Jestem z Katowic. Gdzie jedziemy? W lewo, w dół. Jestem z Katowic, co prawda tam spędziłem bardzo krótki okres i to nieświadomy okres mojego życia. Aha, bo to wiesz, tuż po tym jak się urodziłem, mój tata świętej pamięci powiedział, że musi mieć blisko do pracy, bo on wtedy pracował w Katowicach, ale nie chce mieszkać w Katowicach. No to stwierdzili, że Bielsko jest najlepszym miejscem, bo jest blisko, jest ładnie. Nie żeby tam jakoś hejtował Katowice, natomiast no nie chcieli po prostu, nie? No myślę, że te Katowice to dzisiaj zupełnie inne Katowice niż były kiedyś. Oczywiście, więc no. Polskie miasta no w ogóle się zmieniły maksymalnie i zmieniły się na plus, więc to, no wiadomo, co reprezentowały jakieś Katowice, to zupełnie co innego. No. Teraz to naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Zresztą też mam przyjaciela, który pracował bardzo długi okres w Katowicach i jak się tak poprzechadzałem, bo też były takie targi For Design Days, na których się wystawialiśmy, no to naprawdę fajnie jest tak. Tak, że nie miałem na co narzekać przez wieczór. I możesz dobrze zjeść i się dobrze pobawić. No. Bo to trochę jak w Bielsku. Za chwilę będzie, że tak gloryfikuję, że żadne miasto inne w Polsce się nie umywa, nie? Dobra, gdzie idziemy? Cały prosto? Czas prosto. Jeszcze pokażę, gdzie przesiedziałem tak naprawdę długi okres swojego młodzieńczego życia. No dobra, ale nie idziemy pod jakiś areszt. Nie. Prosto? Tak, cały czas prosto. Ja tu widzę w ogóle dużo ludzi na górskich rowerach. Tak, o, tu masz jeszcze ten zakład psychiatryczny. Tak? O. Tak, no. Taki malowniczy. Jest taki śmieszny motyw, znaczy ja się z tego śmieję, że co jakiś okres czasu jest wydane w wiadomościach, że uciekł jakiś, wiesz, niebezpieczny gość, żeby się tu nie szlajać, nie? No proszę, no ale to co, tak słabo zabezpieczony ten zakład? Nie, no nie, to tak się śmiejemy po prostu w Bielsku, że raz na rok ktoś musi stamtąd uciec, nie? Nie sądzę, żeby to było, to jest zakład chyba półotwarty, więc aha, on nie jest tam zakratowany z ochroną i tak dalej, dla tych takich lżejszych przypadków, o. Rozumiem. Ale to taki, wiesz, to jest taki wewnętrzny żart w Bielsku, nie? Okej. Okay. Nie ma co gadać, że i takie miejsca tu muszą być, szkoda, że akurat tutaj. Chociaż przypuszczam, że no, dlatego, że to jest las, więc łatwiej jest się trochę. No faktycznie jest to w ogóle cała masa fajnych domków różnych takich. No ludzie się coraz bardziej budują. Zresztą ja pamiętam, jak byłem mały, to koło mnie nie było prawie w ogóle domów. A teraz jest linia za linią postawionych w tych takich, wiesz, nowe budownictwo, nie? Aluminium i tak dalej. No ale taki też jest chyba, taka jest kolej losu. Dobra, a my jedziemy sobie teraz na widoczek. Wiesz co, nie, na widoczku byliśmy. A, dobra, to góra, no. Tak, teraz tak naprawdę jesteśmy w cygańskim lesie. O, proszę, tak to się nazywa? Tak, no to jest cygański las. No. Tutaj bardzo długo siedziałem wieczorami letnimi na ławkach z chłopakami, jakby to osiedlowo nie brzmiało, nie? No. No, ale tak sobie spędzaliśmy. Ale nie jest to klimat osiedlowy, to nie bloki, tylko taki fajny park z ławeczkami i tak dalej, więc... No zupełnie to nie jest klimat osiedlowy, co prawda mamy też wiele osiedli. Wiadomo, tak jak w każdym polskim mieście. Przez polskie mieście teraz przeszło, tak wiesz,
Tak jakbyś teraz z prezydentem miasta Bielska-Białej rozmawiał. Mamy to, mamy tamto. No nie, no słuchaj, właśnie o to chodzi, żebyśmy sobie przejechali i pooglądali. Słuchaj, mi się wydaje, że my sobie jeszcze pozwiedzamy, a dla naszych widzów to jest wystarczająco ciekawy content. Przede wszystkim rozmawialiśmy o firmie i o ciekawym nowym produkcie, który wchodzi na rynek, a właściwie już jest na nim od dawna, a ja, jak rozmawiałem z paroma osobami o takim, o tym produkcie, to cała masa ludzi, właściwie chyba wszyscy, reagowali w ten sam sposób. Tak? Naprawdę? Takie coś jest? No, to wiesz, o tym to I dlatego mogliśmy dzisiaj to przybliżyć. Proszę Państwa, to był mój specjalny gość, Juliusz Król. Ukłoniłbym się, ale... A to był Wasz prowadzący wini ESO.